Michał Adamczyk, witam Państwa z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie już za 20 minut rozpoczną się główne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. To święto zostało ustanowione 30 lat temu na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. 102 lata temu na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej. To była jedna z najważniejszych bitew nie tylko w historii Polski, nie tylko w historii Europy, ale w historii całego świata. Ta bitwa została uznana za jedną z najważniejszych 18 bitew właśnie w historii świata. Dzięki zwycięstwu Polska utrzymała niepodległość, dzięki zwycięstwu Polska zachowała suwerenność, dzięki zwycięstwu Polska zatrzymała pochód bolszewików na zachód, dzięki zwycięstwu Polska powstrzymała czerwoną zarazę. Odradzająca się po 123 latach niewoli Rzeczpospolita nie mogła liczyć na przychylność Rosji bolszewickiej. Była przeszkodą w marszu rewolucji na zachód. Ten pochód bolszewicy rozpoczęli już w 1918 roku, krocząc za wycofującymi się z Kresów Wschodnich wojskami niemieckimi. W styczniu 1919 roku rozpoczęła się formalnie niewypowiedziana wojna polsko-bolszewicka. Jej celem był podbój Polski i alians z rewolucyjnymi siłami w Niemczech. Wojsko Polskie do zdecydowanych działań przystąpiło w kwietniu. Walki toczyły się do początku 1920 roku z przerwą na jesieni, ponieważ strona polska nie chciała wspierać Białej Armii generała Denikina, zwyciężającej w tym czasie Armię Czerwoną. Józef Piłsudski dążył do powstania państwa ukraińskiego, co wzmacniałoby front antybolszewicki. W kwietniu zawarł układ z atamanem Szymonem Petlurą. Wkrótce wojska polskie i ukraińskie weszły do Kijowa. Ale już niebawem bolszewicy przeszli do uderzenia. W połowie sierpnia front ustabilizował się na wschód od stolicy Polski, która według Piłsudskiego miała być broniona do upadłego. 13 sierpnia rozpoczęła się Bitwa Warszawska. O zwycięstwie Polaków zdecydowały wydarzenia z 15 sierpnia i dni następnych. 16 sierpnia z Nadwieprza wyruszyła grupa manewrowa dowodzona przez Józefa Piłsudskiego. Polska piechota, posuwając się na północ, ścigała oddziały bolszewickie nawet po 40 km dziennie. W tym czasie na południu do dramatycznych walk doszło 17 sierpnia pod Zadwórzem. 330 obrońców miało opóźnić podejście do Lwowa armii konnej Siemiona Budionnego. Polegli niemal wszyscy. Ostatecznie armia Budionnego została rozbita pod Komarowem. We wrześniu pogrom armii bolszewickiej w Bitwie Niemeńskiej przyspieszył zawarcie rozejmu. W marcu 1921 roku w Rydze zawarto traktat pokojowy. A naszym pierwszym gościem na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Dzień dobry. Panie prezesie, Bitwa Warszawska była jedną z najważniejszych bitew w historii Polski, ale też w historii całej Europy, bo zatrzymała pochód bolszewików, pochód komunistów na zachód Europy. Proszę powiedzieć więcej o kontekście historycznym tej bitwy i o jej znaczeniu dla losów całej Europy. Rzeczpospolita odradzała się po 123 latach niewoli i zaborów. Musiała bić się o swoje granice, tych granic nie dostała, więc przede wszystkim wojna polsko-bolszewicka była walką o polskie granice akurat na wschodzie, a cywilizacją, właściwie z cywilizacją śmierci i z barbarzyństwem, które zagrażało całej Europie i całemu światu. Ujął to zresztą Lord D'Abernon w swojej książce na początku lat 30., wymieniając tę bitwę jako 18. Co ważne i co chciałbym dodać, w porządku chronologicznym, bo zaczynał od maratonu, to była rzeczywiście bitwa, która mogła wpłynąć na losy Europy i świata w eksportowaniu sowieckiego zła na całą Europę. Zresztą, jeśli możemy powołać się na same słowa Lenina, czyli tego wielkiego przegranego z Józefem Piłsudskim w roku 1920, to on też zdawał sobie sprawę, że na zachodzie Europy wszystko było do wzięcia, a tylko, jak mówił Lenin, Piłsudski i jego Polacy zniweczyli plan wielkiej światowej rewolucji. Bitwa Warszawska jest też określana mianem cudu nad Wisłą. Powiedzmy, dlaczego? No rzeczywiście w kategoriach cudu można by było uznawać wówczas, przed tą bitwą, powstrzymanie bolszewickiej nawały. Ja nie lubię tego określenia cud nad Wisłą. Dlaczego? Bo zwycięstwo Polaków w wojnie bolszewickiej było głęboką wolą polskiego narodu, gotowości Polaków do obrony Rzeczpospolitej, zmysłu strategicznego,
samego i Józefa Piłsudskiego, i polskich dowódców, którzy przecież pomiędzy frontem zachodnim a frontem południowo-zachodnim wymyślili, jak obejść te dwa fronty i zaatakować od południa, ale też wielkim zwycięstwem polskiego wywiadu radiotelegraficznego, więc wola narodu, znakomity ci dowódcy, doskonały wywiad sprawia, że bardziej niż cud była to przemyślana akcja, która przyniosła wielkie efekty. Zwróćmy też uwagę na pewne podobieństwa ze współczesnością, bo ponad 100 lat temu Józef Piłsudski dążył do powstania państwa ukraińskiego. Mówił, że potrzebny jest bardzo silny front antybolszewicki, czyli silna, niepodległa Ukraina, która stanowiłaby taki naturalny bufor między Polską a Rosją. No tak, porozumienie Józefa Piłsudskiego z Szymonem Petlurą i poszukiwania drogi do federacyjnego działania Rzeczpospolitej, stworzenia buforu właśnie pomiędzy Związkiem Sowieckim a całą Europą, której to przedmurzem była i pozostaje Rzeczpospolita, była strategią w geopolityce działania. Ja tych podobieństw widzę oczywiście zdecydowanie więcej, panie redaktorze, bo Sowieci po pierwsze przeliczyli się co do swojej siły, stracili 25 tysięcy żołnierzy, podczas gdy Polacy tylko 4,5 tysiąca, ale także w działaniach operacyjnych Związku Sowieckiego. Chciałbym państwu zaproponować książkę Aleksandra Kuka, opublikowaną w Moskwie w roku 21, którą to książkę polski wywiad II Rzeczpospolitej zdobył. Jeśli przyjrzymy się tej książce, to zobaczymy, że tak się w kontekście operacyjnym ofensywa Armii Czerwonej była przygotowywana. Kolaboranci, propaganda. A my widzimy w tej chwili, proszę państwa, ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, który właśnie pojawił się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie, przypomnę, już za moment rozpoczną się główne uroczystości Święta Wojska Polskiego. Święta, które zostały ustanowione w rocznicę, na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, o której właśnie teraz rozmawiamy, a obchodzimy już 102. rocznicę, bo ta bitwa, jak wszyscy doskonale wiemy, rozegrała się w 1920 roku. Ona była decydująca dla losów całej wojny polsko-bolszewickiej. Historia oczywiście potrzebuje symboli. To jest piękny symbol polskiego zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, a sama wojna polsko-sowiecka oczywiście toczyła się dłużej. Mieliśmy jeszcze piękne zwycięstwa po 15 sierpnia roku 1920, jak to zwycięstwo polskiej kawalerii pod Komarowem, ale w historii Polski, w historii XX wieku Europy i świata, ta wojna dwóch światów, wojna państwa niepodległego, wolnego, broniącego wartości z sowiecką nawałą jest i pozostanie symbolem na zawsze. Pozostanie symbolem na zawsze, bo właśnie tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po 123 latach niewoli. Już rok później rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, a rok później właśnie Bitwa Warszawska, o której przed chwilą rozmawialiśmy z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. A zobaczmy teraz, jak wyglądały początki Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych zadań, przed jakim stanęła odradzająca się po latach niewoli Rzeczpospolita, była obok kształtu granic i kwestii ustrojowych organizacja armii. Sztab generalny powstał już w październiku 1918 roku. Potencjalne zasoby polskich sił zbrojnych szacowano w tym czasie na blisko 58 tysięcy żołnierzy. 11 listopada Józef Piłsudski przyjął z rąk Rady Regencyjnej zwierzchnictwo nad armią. Narodziny Wojska Polskiego jesienią 1918 roku charakteryzowało spontaniczne tworzenie batalionów, szwadronów i baterii jako niezależnych oddziałów terytorialnych. Powstawały one w drodze zaciągu ochotniczego. Dowódcy rekrutowali się z oficerów byłych Legionów Polskich, Polskiej Siły Zbrojnej, Polskiej Organizacji Wojskowej i oficerów Polaków z byłych armii zaborczych. Broń, amunicję i sprzęt wojsko zdobywało na rozbrojonych w Królestwie Polskim żołnierzach niemieckich, a w Galicji austriackich. Później kupowano ją na kredyt od demobilizujących się armii europejskich. Na początku 1919 roku pod bronią było 110 tysięcy ludzi, w marcu 170 tysięcy, a w kwietniu na samych frontach stało 80 tysięcy żołnierzy. 19 października 1919 roku w Krakowie odbyły się uroczystości ostatecznego zjednoczenia Armii Polskiej.
I wracamy, proszę Państwa, na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Czekamy na rozpoczęcie głównych uroczystości. Moimi kolejnymi gośćmi są profesor Małgorzata Kmurczyk-Wrońska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Obecne siły zbrojne Polski to około 120 tysięcy żołnierzy zawodowych, do tego dochodzi ponad 30 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Ta liczba ma się podwoić, bo docelowo mamy mieć w sumie 300 tysięcy żołnierzy. Jak te liczby dotyczące liczebności polskiego wojska przedstawiały się podczas wojny polsko-bolszewickiej? Jak się zmieniały i jak one wyglądały w zestawieniu z siłami wroga? Tak, to znaczy musimy tutaj powiedzieć, że przede wszystkim była to armia ochotnicza. Natomiast te liczby, o których wiemy, jaki był stan liczebny wtedy Wojska Polskiego, rzeczywiście są ogromne, dlatego że rzeczywiście już na samym początku, jeszcze w roku 1919, zakładano, żebyśmy w ogóle mieli armię półmilionową. Natomiast później ta liczba dochodzi do ponad 900 tysięcy. Ale to nie jest wojsko, które przeszkolone i tak dalej, o takim, jakbyśmy dzisiaj mówili. Natomiast w dużym stopniu są to przede wszystkim ochotnicy, ale są też rzeczywiście formacje, które wywodzą się z legionów, które wywodzą się przede wszystkim oficerowie, którzy wywodzą się z armii zaborczych. Także rzeczywiście ten trzon armii jest rzeczywiście dość solidny. A jak to wyglądało, panie profesorze, w zestawieniu z siłami wroga wówczas? No oczywiście, nasze 950 tysięcy to jest szczyt, Armia Polska osiąga. Czyli prawie milionowa armia. Armia z niczego, ale Armia Czerwona to liczy 3-4 miliony żołnierza, z tym, że na nasze szczęście Rosja nie może wszystkiego rzucić na Polskę, bo ma jeszcze inne fronty wojny domowej. Także tutaj Tuchaczewski na przykład, rozpoczynając swoją ofensywę, miał nad armią polską mniej więcej dwu-dwuipółkrotną przewagę na froncie północnym. Na południu była większa równowaga sił tam na Ukrainie. Natomiast tam, gdzie przełamano front, północ, tam właśnie była ta 1-2,5 mniej więcej. A my, proszę Państwa, spoglądamy na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widzimy, na placu pojawił się premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Czekamy na rozpoczęcie uroczystości i rozmawiamy o święcie Wojska Polskiego, rozmawiamy o Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. To już minęły 102 lata od tej bitwy. To już pani profesor powiedziała, że duże wsparcie było ze strony ochotników i to miało rzeczywiście duże znaczenie. Znaczy miało ogromne znaczenie, dlatego że to jest w ogóle związane z mobilizacją społeczeństwa. W momencie, kiedy rzeczywiście bolszewicy zagrażali państwu polskiemu, jest tak niesamowity odzew ze strony polskiego społeczeństwa. To są bardzo młodzi ludzie, którzy się zaciągają, ale nie tylko oczywiście. W związku z tym wszędzie pojawiają się punkty werbunkowe i tutaj ten napływ rzeczywiście do wojska i ta niesamowita też takie przekonanie, że trzeba bronić niepodległości. W związku z tym dlatego mówimy tutaj głównie o ochotnikach. Tak, trzeba bronić niepodległości. Ta niepodległość była świeżo zdobyta, bo Bitwa Warszawska rozegrała się 2 lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dokładnie, w związku z tym to wcale nie było pewne, że to się jeszcze utrzyma. I to był jeden z momentów największego zagrożenia utraty niepodległości, którą dopiero co zdobyliśmy. I to tak bardzo upragnione niepodległości po 123 latach rozmowy. My do naszej rozmowy, niewoli, my do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Pamiętajmy, proszę Państwa, o tym, że ochrona granic i zawsze będzie miała fundamentalne znaczenie, bo jeśli myślimy o niepodległym państwie, jeśli myślimy o suwerennym państwie, to ta ochrona granic po prostu jest niezbędna. I warto w tym momencie przypomnieć, jak to wyglądało już po Bitwie Warszawskiej. W 1924 roku powstał Korpus Ochrony Pogranicza. Obejrzyjmy teraz wspólnie felieton. Przegrana przez Sowietów wojna z Polską przekreśliła ich nadzieje na eksport rewolucji bolszewickiej do Europy. Jedną z konsekwencji klęski była zgoda na kształt granic. Określał je podpisany 18 marca 1921 roku w Rydze traktat pokojowy. Rosjanie wielokrotnie podkreślali, że przebieg granicy z Polską jest dla nich nie do przyjęcia. W ich planach ta granica miała pozostać płonącą granicą. Władze na Kremlu organizowały i inspirowały działania grup dywersyjnych przenikających do Polski. Na początku sierpnia 1924 roku silny oddział dywersyjny zaatakował z sowieckiej strony granicy i na kilka godzin opanował Stołpce w województwie nowogródzkim. Jeszcze w sierpniu 1924 roku podczas posiedzenia rządu RP z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podjęto decyzję o stworzeniu specjalnej formacji wojskowej pod nazwą Korpusu Ochrony Pogranicza. Miała ona między innymi nie dopuszczać do nielegalnego przekraczania granicy i zwalczać przemyt oraz wykroczenia skarbowe.
poza granicą polsko-sowiecką korpus ochraniał na północy suwalski odcinek granicy z Niemcami, a także granicę z Litwą i Łotwą, a na południu granicę polsko-rumuńską na Dniestrze, do zbiegu z przebiegającą na Zbruczu granicą ze Związkiem Sowieckim w rejonie najdalej wysuniętej na południe strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza w okopach Świętej Trójcy. Od marca 1939 roku strzegł także granicy polsko-węgierskiej. W 1939 roku znaczna część żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza została skierowana do walki z Niemcami. Żołnierze, którzy zostali na wschodzie, zmierzyli się w nierównej walce z agresją sowiecką. Wracamy do naszych gości. Ochrona polskiej granicy potrzebna była 100 lat temu, potrzebna jest również i dziś. Ta koncepcja ochrony granicy była konsekwentnie realizowana po roku 1924, panie profesorze. Zwracano uwagę przede wszystkim na granicę wschodnią, bo tam było stałe zagrożenie ze strony Rosji, która nie ukrywała od początku, do czego zmierza. Niemcy były na razie słabe. W związku z tym tam nie tylko Korpus Ochrony Pogranicza, ale całą serię umocnień przygotowano na wypadek wojny z Rosją. Tam właściwie niemal do 1938 roku szykowano się na wypadek agresji sowieckiej. No potem trzeba było błyskawicznie ten kop przekierować na granicę zachodnią i tam żołnierze się też świetnie spisywali kopu. No i te umocnienia polskie nie zostały niestety wykorzystane, z małym wyjątkiem. Tam w rejonie Sarn, tam gdzie wojska było trochę więcej, Sowieci mieli 3 dni, walczyli, zanim te słabo obsadzone umocnienia przerwali. A komu zawdzięczamy cud nad Wisłą? No właśnie, cud nad Wisłą, jeżeli użyjemy tego określenia, które ma, znaczy bardzo różne ma oczywiście konotacje, tu przede wszystkim ma konotacje na pewno religijne, transcendentalne, ale już nie wchodząc tutaj w tę sferę, ono w publicystyce pojawiło się w Polsce w 1920 roku, 14 sierpnia, i użył go Stroński, użył bardzo krytycznie wobec Józefa Piłsudskiego. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o zwycięstwie i używamy tego słowa, ale ja bym powiedziała, że tutaj byśmy zostawili może tę sferę transcendentalną, natomiast przede wszystkim to było niesamowite, to był majstersztyk przeprowadzenia tej operacji. I to ma jak najbardziej związane z wysiłkiem, z logistyką, z myśleniem o tym, jak rozegrać ten bitwę. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, my znajdujemy się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kilkanaście metrów obok nas znajduje się grup nieznanego żołnierza. Ta idea oddawania hołdu nieznanym żołnierzom narodziła się po I wojnie światowej. Pierwszy grup nieznanego żołnierza powstał we Francji, w Paryżu, właśnie w 1920 roku. Tutaj w Warszawie pojawił się 5 lat później. Grup nieznanego żołnierza w Warszawie to symboliczna forma uczczenia wszystkich poległych, bezimiennych obrońców ojczyzny. O wyborze nieznanego żołnierza zadecydowały losowanie, które wyłoniło pobojowisko lwowskie, i decyzja matki żołnierza poległego w obronie ojczyzny, która wskazała trumnę. Wybór Jadwigi Zarugiewiczowej padł na młodocianego ochotnika, o czym świadczyła zachowana obok ciała czapka, maciejówka z orzełkiem. Po ceremoniach żałobnych we Lwowie 1 listopada 1925 roku trumna z ciałem nieznanego żołnierza wyruszyła specjalnym pociągiem do Warszawy. Następnego dnia z wszelkimi honorami wojskowymi została złożona pod kolumnadą nieistniejącego dziś Pałacu Saskiego na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, dawnym Placu Saskim. Wcześniej, podczas mszy świętej odprawionej w warszawskiej katedrze świętego Jana Chrzciciela, ksiądz prałat Antoni Szlagowski mówił: kim jesteś ty? Nie wiem. Gdzie twój dom rodzinny? Nie wiem. Kto twoi rodzice? Nie wiem. I wiedzieć nie chcę, i wiedzieć nie będę, aż do dnia sądnego. Wielkość twoja w tem, żeś nieznany. I właśnie, proszę Państwa, na grobie nieznanego żołnierza podczas dzisiejszych uroczystości zostaną złożone wieńce. Miejsce ważne, symboliczne i historyczne. Już na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie pojawił się prezydent Andrzej Duda. Za chwilę rozpoczną się uroczystości. Uroczystości Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Za chwilę przekażę również głos podpułkownikowi Mirosławowi Dzięgielewskiemu ze Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego, byłego dowódcy garnizonu Warszawa, który będzie komentował przebieg uroczystości. One już za moment rozpoczynają się właśnie tutaj na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Субтитры сделал DimaTorzok.
Dzień dobry Państwu. Witam z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej i uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Już słychać i widać konie Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, które asystują panu prezydentowi w drodze na plac. Za chwilę pan prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, przyjmie meldunek szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Rajmunda Andrzejczaka. Asystę honorową na dzisiejszej uroczystości stanowią Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, pododdziały reprezentujące Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Specjalne, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerię Wojskową oraz Dowództwo Komponentu Wojsk Cyberprzestrzeni. Oczywiście, jak wspomniałem przed chwilą, jednym z pododdziałów jest także Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. W ceremonii uczestniczyć będzie także pluton salutowy, który po hymnie odda 12 salw armatnich. W składzie asysty są również uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Cichociemnych w Olsztynie, 14 LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lublinie i Zespołu Szkół imienia Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest podpułkownik Marcin Kujawa, dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pododdziały zaprezentowały broń i czekamy na przyjęcie meldunku. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Andrzejczak melduje. Pododdziały Wojska Polskiego do uroczystej odprawy wart z okazji Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dokonują przeglądu pododdziałów i oddają honory sztandarom występujących jednostek. Warto wspomnieć, że współczesne polskie sztandary wojskowe to następcy występujących już we wczesnym średniowieczu chorągwi. Gal Anonim wspomina o urzędzie specjalnego wojownika noszącego znak chorągiew, stąd później stopień chorążego. Miały te chorągwie różne kształty, nanoszono na nie krzyże, proste, ukośne, postacie ludzkie, a nawet gwiazdy. Z chwilą wyniesienia orła do rangi godła Królestwa Polskiego pojawiła się pierwsza chorągiew państwowa. Od połowy XVI wieku każdy oddział wojska posiadał chorągiew. Na niektórych z nich zaczęły pojawiać się różnego rodzaju dewizy, jak na przykład honor i ojczyzna, w imię Boga, za naszą i waszą wolność, wolność, równość, braterstwo. Na polu bitwy natomiast chorągwie wyróżniały oddział wojskowy, wskazywały kierunek uderzenia lub miejsca zbiórki. W czasie walki chorągiew była zawsze chroniona przez doborowy pododdział. Otaczano ją czcią, oddawano honory i na nią składano żołnierskie przysięgi. Obecnie całokształt spraw związanych z ich symboliką, nadawaniem, wyglądem sztandaru jest uregulowany ustawą o znakach
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj też żołnierze składają przysięgi na sztandar swojej jednostki. Co ważne, sztandar wymaga szczególnej ochrony. Utrata lub zaginięcie sztandaru przez jednostkę wojskową prowadzi do jej rozformowania. Prezydent, generał Andrzejczak skłonili się przed grobem nieznanego żołnierza i sztandarami. Propozycja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść! Na znak obecności prezydenta na miejscu uroczystości na maszt ściągany jest propozyt prezydencki. To znak, że prezydent jest w pobliżu. W każdej jednostce, która się pojawia, proporzec jest wciągany podczas jego pobytu. A zwrot czołem żołnierze to od dawna ugruntowana w Wojsku Polskim forma pozdrowienia, w szczególności powitalnego. Jego geneza sięga czasów staropolskich, gdy czołem oznaczono czołobitnie, czyli cześć, hołd głęboki, pełen uszanowania pokłon. Jak widać, znaczenie tego popularnego zwrotu mimo upływu setek lat w zasadzie nie zmieniło się. Zwrot czołem, ten najbardziej skrótowy wyraz przyjaznego pozdrowienia i szacunku, stał się normą w Wojsku Polskim, ale też używany jest wśród cywilów w relacjach międzyludzkich. Wiele elementów dzisiejszego ceremoniału wywodzi się nawet z okresu średniowiecza, jak chociażby zwyczaj oddawania honorów. Historycy twierdzą, że to od momentu, kiedy rycerze odsłaniali swoje hełmy, no i tak dzisiaj między innymi albo całą dłonią, albo dłonią z dwoma palcami, tak oddaje się honory przełożonym i podczas uroczystości. W relacjach międzyludzkich cześć lub czołem, jak podaje słownik języka polskiego, jest pozdrowieniem używanym po ufale wśród osób bliżej ze sobą zżytych. Pozdrowienie żołnierzy, zwłaszcza przy powitaniu, występuje też w innych krajach. Dobrym tego przykładem są wizyty międzynarodowe, gdy goście pozdrawiają witających ich żołnierzy kompanii honorowej, a szczególnym uznaniem gospodarzy cieszą się pozdrowienia wypowiadane w miejscowym języku. Pamiętałem przecież wizytę ojca świętego Jana Pawła II w Turcji w 1979 roku i jego pozdrowienie skierowane do żołnierzy kompanii honorowej Armii Tureckiej. Z szyku kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego wystąpił poczet flagowy. W składzie dowódca pocztu kapitan Grzegorz Kudyk, flagowy starszy sierżant Marcin Wartnik, asystent porucznik Piotr Motolko. Poczet maszeruje tak utworu Piechota, który został opracowany przez Grzegorza Duchnowskiego, muzyka orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Zresztą większość utworów, które dzisiaj Państwo usłyszą, opracował właśnie tenże żołnierz muzyk orkiestry z Warszawy. Dowódca uroczystości podaje komendę do podniesienia proporcja prezydenta na maszt. Trębacze grają wtedy sygnał prezydencki.
dla uczczenia święta Wojska Polskiego. Flagę państwową ponieść! Chwilę usłyszymy 12 salw armatnich oddanych z okazji dzisiejszego święta. Przypomnę tylko, że z okazji świąt narodowych tych salw jest 21. Salwy są oddawane w 3-5-sekundowych odstępach. Oczywiście jest to bezpieczne, bo to są tylko tak zwane naboje dym, błysk i huk. No i teraz hasło Wojska Polskiego. Pluton salutowy wcześniej oddał 12 salw armatnich. Przed chwilą usłyszeliśmy hasło Wojska Polskiego. Na ramię, ren! Do nogi, ren! Pod oddziały, spocznij! Za chwilę uczestników uroczystości powita minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. W dniu 15 sierpnia 2022 roku na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscu świętym przy grobie nieznanego żołnierza
rozpoczynamy obchody święta Dnia Wojska Polskiego. Chciałbym serdecznie powitać na tym święcie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Witam marszałek Sejmu, panią Elżbietę Witek. Witam posłów i senatorów. Witam przedstawicieli polskiego rządu z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Witam dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego na czele z szefem Sztabu Generalnego. Witam żołnierzy wojsk sojuszniczych. Szczególnie gorąco chciałbym powitać generała Daryla Williamsa, dowódcę US Army Africa, Europe and Africa. General, thank you very much for your presence here today. Witam kapelanów z ordynariatów polowych. Witam księdza arcybiskupa, księży biskupów i wszystkich kapelanów. Witam kombatantów, weteranów, harcerzy oraz wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Tegoroczne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego przypadają na czas dramatycznie trudny. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa batalia o wolność i niezawisłość Ukrainy oraz o przyszłość wszystkich europejskich narodów. Mijają lata, a jedno się nie zmienia. Imperialna Rosja zawsze stała po stronie zła. Naszym zadaniem jest zatrzymać rozprzestrzenianie się tego zła. Jak mówił marszałek Piłsudski, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. By utrzymać niepodległość, musimy inwestować w wojsko, sprzęt wojskowy i infrastrukturę. Nie przypuszczałem, że będziemy krytykowani za to, że w szybki sposób znacznie zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Mimo tych ataków, nieuzasadnionej krytyki, razem z panem prezydentem będziemy konsekwentni w działaniach na rzecz modernizacji Wojska Polskiego, zwiększania jego liczebności i wzmacniania sojuszy. Chcę też podkreślić i chcę również złożyć tu zobowiązanie na ręce pana prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i spraw obronnych będę kontynuował wszystkie te dzieła, które rozpoczęte zostały, kiedy przewodniczącym tego komitetu był pan premier Jarosław Kaczyński. Agresja Rosji potwierdziła, że Polska wybrała właściwy kierunek rozwoju polskich sił zbrojnych. Szanowni państwo, jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Dziękuję. Za chwilę na placu marszałka Józefa Piłsudskiego pan prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, z okazji Święta Wojska Polskiego wręczy awanse generalskie 11 oficerom Wojska Polskiego oraz odznaczenia państwowe. Nietypowa sytuacja, po raz pierwszy się to dzieje na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Zazwyczaj były one wręczane w kancelarii prezydenta. Witam państwa na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, podczas której prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe, a wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, buzdygany honorowej pierścienie generalskie. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Proszę o wystąpienie panów generałów. Na stopnie generalskie mianowani zostali na stopień generała broni generał dywizji Piotr Andrzej Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał dywizji Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.
dodam, że to Wojskowy Instytut mieści się na Szaserów. Tam jest ten słynny szpital wojskowy na Szaserów. Na stopień generała dywizji, generał brygady Zenon Brzuszko, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Na stopień generała brygady. Pułkownik Grzegorz Barabieda, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Pułkownik Paweł Bigos, dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. Pułkownik Piotr Fajkowski, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Pułkownik Hubert Glica, dyrektor Ośrodka Monitorowania i Analizy Ministra Obrony Narodowej. Ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykuł 140 ustęp 1 ustawy o obronie ojczyzny postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2022 roku na wniosek Ministra Obrony Narodowej na stopnie generalskie mianowani zostają na stopień generała broni generał dywizji Piotr Błazeusz. Pozwolimy komentatorowi z placu wykonać za nas tą pracę. Zaprezentuję generałów. Generałowie otrzymują oprócz aktu mianowania w tej ozdobnej tubie tak zwane buzdygany. Buzdygan już od czasów średniowiecza był najpierw czymś w rodzaju buławy, bo buława i buzdygan są trochę podobne. Z tym, że buława ma taką gruchę na końcu, natomiast buzdygan ma jeszcze takie ozdobne i ostre krawędzie w formie jakby piór. Służył do rozbijania hełmów. Na stopień generała broni zostali mianowani generał dywizji Piotr Andrzej Błazeusz oraz generał Grzegorz Gielerak, a teraz na stopień generała dywizji, jak słyszeliśmy przed chwilą, mianowany został generał brygady Zenon Brzuszko. Każdy żołnierz nosi w plecaku buławę. Niestety nie ma aż tyle etatów w wojsku, żeby wszyscy ją otrzymali. Ale gratulujemy panom oficerom. Gratulujemy również wszystkim innym żołnierzom, którzy w dniu dzisiejszym w swoich jednostkach wojskowych zostali wyróżnieni i awansami, bo to najczęściej dzieje się w Święto Wojska Polskiego, i innymi wyróżnieniami, odznaczeniami. To z tego miejsca w tym momencie warto złożyć życzenia też wszystkim żołnierzom Święto Wojska Polskiego. Tak, oficerom, podoficerom, szeregowym, żołnierzom rezerwy, emerytom, weteranom misji zagranicznych, weteranom walk podczas II wojny światowej, bo tacy jeszcze żyją, uczestnikom Powstania Warszawskiego, to są żołnierze. Dzisiaj jest to państwa święto. Na stopień generała brygady, pułkownik Grzegorz Barabieda. Na stopień generała brygady mianowanych 8 pułkowników.
pułkownik Paweł Bigos. A Wojsko Polskie stale się rozwija. Wiemy, że armia zawodowa liczy już prawie 120 tysięcy żołnierzy. I nadal tej armii potrzeba. Jak się okazuje, sytuacja polityczna i militarna jest taka, że trzeba wojsko rozwijać, trzeba szukać nowych form zatrudnienia żołnierzy, zachęcania do służby wojskowej, co nie jest łatwe. W takich dzisiejszych czasach młodzież raczej nie garnie się, ale myślę, że znajdziemy i ochotników, jak w 1920 roku, kiedy armia zdążyła się w krótkim czasie po 1918 roku łącznie zmobilizować prawie 900 tysięcy żołnierzy. Tak, no, prawie milionowa armia to rzeczywiście robi wrażenie. W dzisiejszych czasach wydaje się, że już trudniej osiągnąć jest taką liczbę. Ale też pamiętajmy, że realia wtedy były zupełnie inne. To świeżo odzyskana niepodległość, tak bardzo upragniona, tak bardzo długo wyczekiwana po 123 latach niewoli. I w zasadzie od samego początku trzeba było bronić niepodległej, suwerennej Polski. I praktycznie po odzyskaniu niepodległości rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Ona de facto się zaczęła natychmiast, była trwała, przeszła płynnie, bo zaczęliśmy tak zwaną wojnę w obronie granic. Najpierw z Litwą, z Ukrainą, z Czechami i tak po kolei aż do poważnych już bitew, które związane były z tak zwaną wojną polsko-bolszewicką. Ta Bitwa Warszawska, która jest no, okazją do świętowania wojska, święta Wojska Polskiego, była jednym z wycinków, oczywiście była najważniejszą. Tak. Jak już pan w programie z profesorami wspominał, 18. najbardziej przełomowa bitwa w świecie. W historii świata, proszę Dodam państwa. Tylko, że już rozszerzono listę. Jest 20 takich bitew. Czyli doszło część bitew po II wojnie światowej. Zatrzymaliśmy pochód bolszewickiej Rosji na zachód. Też w trudnych okolicznościach, właśnie w momencie, kiedy nie mieliśmy nawet swojej broni, swoich mundurów, wojsko zdobywało, czyli żołnierze zdobywali mundury zaborców, broń zaborców i trzeba było tym wszystkim walczyć, to zorganizować. Wojsko niedoszkolone, a ci żołnierze, którzy służyli często w różnych armiach zaborczych, mieli też złe doświadczenia. Różnie ich tam traktowali. Z tego co wiem, to najgorzej w armii pruskiej. Tak jak wtedy, tak i dziś bardzo ważna jest ochrona granic Polski. W 1924 roku powstał Korpus Ochrony Pogranicza. Tak, to elitarne wojsko, do którego starano się zaciągać jedynie Polaków. No nie udało się, bo teren i inne okoliczności, ale KOP cały czas był uważany za elitarne wojsko. No i doskonale pamiętamy, co marszałek Józef Piłsudski mówił ponad 100 lat temu i do czego dążył. Dążył wtedy do utworzenia państwa ukraińskiego, żeby stworzyć silny antybolszewicki front. Zobaczmy, jak te słowa są dziś nadal aktualne, po ponad 100 latach. Tylko sposób prowadzenia wojny się zmienił. Jak to często powiadają teoretycy wojen, generałowie najczęściej szkolą swoich podwładnych do wojen, które już były. I co na przykład w konflikcie ukraińsko-rosyjskim teraz, w tej wojnie się okazuje, całkiem należało przewartościować sposób prowadzenia walki. Nie do końca partyzanckiej, ale jednocześnie partyzanckiej. Wykorzystać do tego drony i tak dalej. Rozpoznanie, wykorzystanie mediów społecznościowych do poszukiwania informacji. Także mamy coraz bardziej zresztą, stąd u nas też bardzo duży nacisk w Wojsku Polskim na wojska ochrony cyberprzestrzeni, na informatykę, na kierowanie informatyczne działaniami bojowymi. No, dzisiejsze konflikty są tak zwanymi konfliktami hybrydowymi, czyli nie tylko konwencjonalne wojny, ale również ataki, cyberataki. Dezinformacja szerząca się w mediach społecznościowych. Panowie generałowie stoją na tle pięknie przystrojonego grobu nieznanego żołnierza. Krzyż Virtuti Militari,
flagi narodowe. Pułkownik Mariusz Pawła. Element Pałacu Saskiego, który jak wiemy zostanie odbudowany. Przypomnijmy, że Krzyż Virtuti Militari był ustanowiony tak naprawdę też w czasie działań wojennych w obronie polskiej konstytucji 3 maja. To na wniosek księcia Józefa Poniatowskiego król Stanisław August Poniatowski, nie mogąc inaczej wyróżnić żołnierzy, ale jednocześnie, by poprawić morale, zachęcić, odwdzięcić się tym żołnierzom, którzy tracili życie i zdrowie, w ten sposób ich wyróżnił. Pan pułkownik wspomniał o grobie nieznanego żołnierza. Warto przypomnieć raz jeszcze, że idea grobu nieznanego żołnierza pojawiła się po I wojnie światowej w celu upamiętnienia, oddania hołdu tym wszystkim nieznanym żołnierzom, którzy polegli na frontach I wojny światowej. Pierwszy grób nieznanego żołnierza powstał we Francji, w Paryżu w 1920 roku, czyli w roku, gdy rozegrała się zwycięska bitwa warszawska. Tutaj w Warszawie grób nieznanego żołnierza utworzono w 1925. Pan generał Bogdan Pidanty, którego właśnie widzimy, jest kierunkowym oficerem do współpracy wojskowej z Ukrainą. Mianowany na stopień generała brygady. Uprzejmie proszę pana prezydenta o pozostanie. Dziękuję panom generałom, dziękuję panie premierze. Za nami zatem nominacje generalskie, a przed nami ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Tutaj proszę będzie o wystąpienie odznaczonych, później odczytanie postanowienia prezydenta i wreszcie wręczenie odznaczeń. Odznaczeni będą występować z szyku. Trębacze zagrają sygnał. Słuchajcie, wszyscy, prezydent będzie wręczał odznaczenia. Te odznaczenia to krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, to krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, to lotniczy krzyż zasługi z mieczami, a także wojskowy krzyż zasługi. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej generał dywizji Richard Neely. To jest dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois. Przypomnijmy, że w wojnie 1920 roku, w ogóle w wojnie polsko-bolszewickiej, bardzo chwalebnym udziałem był udział pilotów amerykańskich z tak zwanej eskadry kościuszkowskiej, których wielu zginęło, ale wielu też podciągnęło na wyższy poziom lotnictwo, które dopiero tak naprawdę w Polsce wtedy raczkowało, latając na samolotach zaborców, które trzeba było gdzieś tam prostymi środkami szybko naprawiać, szybko się przegrupowywać, bo przecież działania na froncie polsko-rosyjskim były bardzo dynamiczne. Za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, generał dywizji Tomasz Połuch.
komendant główny żandarmerii wojskowej. Za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia sił zbrojnych poza granicami państwa, w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, nie bezpośrednio w styczności z przeciwnikiem. Lotniczym Krzyżem Zasługi z mieczami. Młodszy chorąży Zbigniew Krajniak. Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść wojskom lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, Wojskowym Krzyżem Zasługi starszy kapral Piotr Skrzyniarz. Starszy kapral Jakub Tynka. Trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Gdy mamy takie szersze ujęcie, to widzimy grób nieznanego żołnierza, o którym pan pułkownik wspominał. Tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. To właśnie taki napis widnieje na płycie. Rzec można było bardzo lapidarny, a ile znaczący. Tak jest. Symbol bohaterstwa najwyższej miary, bo anonimowego poświęcenia. Poświęcenia życia za ojczyznę. I ten stojący na placu Piłsudskiego pomnik przypominający o bohaterstwie polskich żołnierzy jest świadkiem najważniejszych państwowych uroczystości. Pułkownik Radosław Wojtowicz. A Pałac Saski, w którego centralnej części znajdował się grób nieznanego żołnierza, został zburzony podczas Powstania Warszawskiego. Jak to możliwe, że ocalały jedynie trzy arkady otaczające grób? Słuchy niosą, że prawdopodobnie nawet niemieccy żołnierze szanowali innych żołnierzy. I stąd albo przez celowe niepodłożenie tam odpowiedniej ilości ładunku, albo przez ominięcie tego, ta arkada w takim kształcie została. I ja bym się ku temu skłaniał. Niemiec, który miał wysadzić pałac, nie wykonał rozkazu. Podobno był wychowany w duchu przywiązania do tradycji i grób nieznanego żołnierza, o którym on na pewno wiedział, był również dla niego jakąś świętością. Gratulujemy odznaczonym i nominowanym na stopnie generalskie. Za chwilę centralny element dzisiejszej uroczystości, czyli odprawa wart. W szyku występują dowódcy wart i złożą meldunek o gotowości wart. Dowódcy uroczystości, przypomnę, podpułkownikowi Marcinowi Kujawie. Utwór, który gra orkiestra, to Credo II Korpusu. Muzyka Felix Konarski. Większość utworów, które dzisiaj gra orkiestra, są wykonywane premierowo. Zostały skomponowane na cześć żołnierzy II Korpusu Polskiego walczącego pod Monte Cassino we Włoszech. Pod oddziały spocznij! Pozwólmy dowódcom się zameldować. Przedstawią się nam w ten sposób.
Panie pułkowniku, dowódca Warty, porucznik Wiśniewski, melduję Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Lądowe. Panie pułkowniku, dowódca Warty, kapitan Marczyk, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Siły Powietrzne. Panie pułkowniku, dowódca Warty, porucznik Pawłowski, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Marynarka Wojenna. Panie pułkowniku, dowódca Warty, porucznik Tomkiewicz, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa. Panie pułkowniku, dowódca Warty, podporucznik Bryła, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojsko Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku, dowódca Warty, kapitan Jonasz, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Specjalne. Panie pułkowniku, dowódca Warty, podporucznik Skwarek, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Żandarmeria Wojskowa. Panie pułkowniku, dowódca Warty, kapitan Kowalski, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Panie pułkowniku, dowódca Warty, porucznik Ściwiorek, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowódcy Wart, stop! W zajęciu miejsc w szyku przez dowódców Wart nastąpi zmiana posterunku honorowego. Zmiany dokona oficer rozprowadzający, porucznik Jakub Tomkiewicz. Zaszczytu pełnienia służby przy grobie nieznanego żołnierza z okazji Święta Wojska Polskiego dostąpiło 18 wyróżnionych żołnierzy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. A są to starszy szeregowy Maciej Danych oraz szeregowy Piotr Szwedzik z Wojsk Lądowych, starszy szeregowy Albert Pacek i szeregowy Rafał Odorowski z Sił Powietrznych. Na ramię. Prezentuj. Służba wartownicza. Sygnał służba wartownicza wywodzi się właściwie z czasów rzymskich. Żołnierze grali go przed zmianą hasła wstępu do obozu. Więc był to sygnał: żołnierzu, jeżeli jesteś poza obozem, możesz mieć problem z powrotem. Tak zwane sygnał, tak zwane zawołanie. Dowódca Warty z dowództwa Garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp! Do środka. Jeden z trudniejszych elementów dla żołnierzy: wystąpienie z szyku, zatrzymania, zwroty. Trzeba utrzymać równanie, a to wszystko idealnie w rytm muzyki. Oczywiście najwięcej wysiłku poświęcą tutaj żołnierze, którzy nie są zawodowymi reprezentacyjnymi żołnierzami. Dla żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego to codzienność. Skończę prezentować żołnierzy, którzy zajmą posterunek przed grobem nieznanego żołnierza. Starsi marynarze Paweł Mroszczyk i Michał Walenkiewicz z Marynarki Wojennej. Starsi szeregowi Paweł Woliński i Bartłomiej Pietras z dowództwa Garnizonu Warszawa.
kapral Jakub Stypa i starszy szeregowy Adrian Chmielewski z Żandarmerii Wojskowej. Są także żołnierze wojsk specjalnych z jednostki wojskowej Agat. Niestety nazwisk nie mogę podać. Ale jednak podamy. Kapral Jakob Cecko oraz szeregowy Jakub Miśkiewicz z Wojsk Obrony Terytorialnej. Kapral Artur Murawski oraz starszy szeregowy Jarosław Felskę z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Szeregowy Dawid Hasse i kapral Szczepan Kocan z dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Obserwujemy uroczystą zmianę posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. To warto w tym momencie powiedzieć, że początkowo nie było pewności co do lokalizacji tego miejsca, lokalizacji grobu. Rozważano postawienie pomnika w okolicach Cytadeli, Fortu Legionów czy u wylotu mostu Poniatowskiego. Szybko jednak rozwiano te wątpliwości. Miejsce pod arkadami Pałacu Saskiego wydawało się idealne, ponieważ to tam znajdowała się już pamiątkowa płyta. A do uroczystości pogrzebu nieznanego żołnierza doszło dokładnie 2 listopada 1925 roku. Wtedy w uroczystościach wzięli udział prezydent Stanisław Wojciechowski, generał Władysław Sikorski i marszałek Józef Piłsudski. Wówczas ciało bezimiennego żołnierza złożono w centralnej części kolumnady Pałacu Saskiego, a dzwony kościelne w całej diecezji biły wtedy przez godzinę od 12 do 13, tak mówił o oficjalnych uroczystościach pogrzebowych nieznanego żołnierza inżynier Ptaszyński. W momencie złożenia trumny do grobu po wystrzele armatnim nastąpiła minutowa cisza w całej Polsce. To był właściwie królewski pogrzeb nieznanego żołnierza. Przypomnijmy tylko, że w dniu 2 czerwca 1979 roku podczas pierwszej wizyty pielgrzymki w Polsce przy grobie modlił się papież Jan Paweł II oraz złożył swój podpis w księdze pamiątkowej grobu nieznanego żołnierza. W 1988 roku w Wojskowym Instytucie Historycznym opracowano treść nowych 12 tablic upamiętniających całe militarne dzieje Polski, umieszczając na nich nazwy pól bitewnych od Cedyni do Berlina. W listopadzie 1990 roku na filarach grobu zamontowano wierne kopie 4 tablic z 1925 roku. Dzisiaj tych tablic na filarach grobu jest 22. A dziś, kiedy Pałacu Saskiego już nie ma, to wymowa grobu jest szczególnie dobitna. Nagie cegły pozostawione po obu stronach sklepienia pomnika przypominają o tym, że stanowił on kiedyś właśnie większej całości. Przy grobie nieznanego żołnierza oczywiście pełnione są całonocne warty, a podczas uroczystości państwowych przedstawiciele najważniejszych urzędów składają tam wieńce. Sprostuję tylko, panie redaktorze, całodobowe warty. Całodobowe. W ciągu dnia całodobowe, oczywiście. Całodobowe. Oczywiście. Za chwilę głos zabierze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Drodzy rodacy, a wśród nich przede wszystkim czcigodni kombatanci oraz żołnierze i ich najbliżsi, którzy dzisiaj obchodzicie swoje święto na czele z dowództwem polskiego wojska, szefem sztabu generalnego i generałami. Wielce szanowni przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, pani marszałek, szanowni państwo wicemarszałkowie, panie premierze, panowie wicepremierzy, szanowne panie i panowie ministrowie, panie i panowie posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, przedstawiciele naszych aliantów i przyjaciele,
ambasadorowie, członkowie korpusu dyplomatycznego, wszyscy dostojni przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, wszyscy wielce szanowni państwo. Sto dwa lata minęły od wielkiej bitwy, która, jak niektórzy nie bez powodu mówią, była jedną z tych niewielu, które przesądziły o losach świata. Tak, nie ma żadnych wątpliwości, że gdyby Sowietom Armii Czerwonej udało się wtedy dotrzeć do zrewoltowanych Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej, zapewne losy Europy i świata potoczyłyby się inaczej. I świat pewnie nie wyglądałby tak, jak obserwujemy go dzisiaj. Nie byłby takim, jakim go znamy. Ale do tego nie doszło. Niedoceniana przez sowieckich komunistów, przez Rosjan, polska armia, armia kraju, o którym Stalin wraz z członkami kierownictwa Związku Sowieckiego mówili, że to przepierzenie tylko pomiędzy zachodnią Europą, do której zdążają, a wielkim krajem rad. Ta Polska okazała się barierą nie do pokonania. Wiemy doskonale z kart historii i dokumentów archiwalnych, że w tamtych dniach sierpnia 1920 roku bardzo wielu, większość zdecydowana nie wierzyła w to, że Polska, że Warszawa jest się w stanie obronić. Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa. Można śmiało powiedzieć, że dzielili już skórę na niedźwiedziu. Tymczasem okazało się, że Polacy mają serce lwów, że umieją stanąć do walki, zmobilizować się i przełamując wszelkie bariery, strach, braki w wyszkoleniu często, braki w uzbrojeniu często, swoim męstwem i determinacją odwrócić losy. To właśnie nastąpiło w tamtych sierpniowych dniach. Dzisiaj stoimy tutaj na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego zwycięzcy odpowiedzialnego za tamte dni i za ten moment, który był wiktorią, choć mógł być klęską, za którą też by ponosił odpowiedzialność. Wielkiego Marszałka Rzeczypospolitej, wielkiego ojca polskiej niepodległości, który nie tylko był jednym z tych, którzy ją politycznymi i militarnymi działaniami pozwolili odzyskać, ale jednym z tych, którzy pozwolili ją także i utrzymać. Patrzymy z dumą na polską historię, patrzymy z dumą na to wielkie zwycięstwo, tak, ogromną dumą. Przez 74 lata istnienia Związku Sowieckiego Rosja Sowiecka przegrała tylko jedną oficjalną wojnę. To była właśnie tamta wojna sprzed 102 lat. Tylko wojnę z Polską przegrała Rosja Sowiecka w czasie całej swojej historii. Na szczęście nie za długiej. Dzisiaj polski żołnierz ma swoje wielkie święto. W ten dzień nie tylko wspominamy tych, którzy polegli w obronie ojczyzny na przestrzeni stuleci i dziesięcioleci, ale przede wszystkim gorąco ściskamy polskich żołnierzy i ich rodziny. Dziękujemy za wytrwałą służbę dla ojczyzny. Dziękujemy za dzielność.
Dziękujemy za odpowiedzialność. Dziękujemy za wzorowe, codzienne wykonywanie obowiązków, czasem z narażeniem życia. Mówię to szczególnie w tym momencie, bo trzeba jasno powiedzieć, tak trudnych lat, z jakimi mamy do czynienia ostatnio, nie było na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci historii Rzeczypospolitej. Tak trudnych dla nas wszystkich, ale także stawiających tak wysokie wymagania naszym żołnierzom, naszym funkcjonariuszom, wszystkim tym, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa. To pandemia COVID-19, z którą także i wojsko dzielnie się zmagało, wspierając służby medyczne. To wspaniała służba wojskowych służb medycznych z wielką odpowiedzialnością i mądrością, za którą z całego serca ogromnie dziękuję, za to wielkie poświęcenie. Ale to także wszystko to, co miało miejsce w trakcie, od zeszłego 15 sierpnia 2021 roku. Ewakuacja z Afganistanu, wzorowo przeprowadzona przez polskich dowódców, przez polskich dyplomatów, ale zwłaszcza bezpośrednio przez naszych pilotów i żołnierzy. Z całego serca dziękuję za tą bohaterską służbę tam na miejscu, na lotnisku w Kabulu. Dziękuję za te 30 lotów w nieprawdopodobnie trudnych warunkach. Jak mówili piloci, najtrudniejszych, z jakimi przyszło im do tej pory się zetknąć. Kiedy lądować trzeba było w nocy na nieoświetlonych lotniskach, tylko przy noktowizji. Kiedy nie było wiadomo, co się stanie, kiedy nastąpi wybuch, kiedy padną strzały, kiedy z niebezpiecznej sytuacji zrobi się groza. Uratowaliście 1300 ludzi. Nie tylko naszych rodaków, nie tylko Polaków. Uratowaliście naszych sojuszników, uratowaliście wielu tych, którzy po prostu potrzebowali pomocy. Zrobiliście to wzorowo, bez żadnych własnych strat. Dziękuję za ten niezwykły pokaz profesjonalizmu i odpowiedzialności. Dziękuję za ten niezwykły pokaz bohaterstwa. Dziękuję pilotom, dowódcom, żołnierzom sił specjalnych. Ale właściwie w tym samym momencie nasz kraj bezpośrednio znalazł się w zagrożeniu. Tak, dzisiaj można śmiało mówić, nasz kraj znalazł się w zagrożeniu. Nie tylko granica Rzeczypospolitej jako taka. Nie było to tylko i wyłącznie zagrożenie migracyjne. To było zagrożenie, którego podtekstem było to, czego najbardziej się wtedy obawialiśmy i o czym my, jako politycy analizujący i rozważający tę sytuację i podejmujący decyzję o kolejnych działaniach i środkach, które będą podejmowane, mówiliśmy cicho, między sobą, że to nie jest spektakularna i odosobniona akcja, ale że jest to część szerszego planu, który realizują ci, którzy są wrogo nastawieni wobec Rzeczypospolitej, wrogo nastawieni wobec wspólnoty europejskiej. Że być może jest to po prostu próba tego, czy Polacy staną na wysokości zadania obrony swojej ojczyzny z pełną odpowiedzialnością, pełnym profesjonalizmem, ale także i pełną determinacją. Od pierwszego dnia, dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, dzięki waszej postawie, pokazaliśmy tą determinację całemu światu. Broniąc polskiej granicy, broniąc granicy Unii Europejskiej, broniąc granicy strefy Schengen. Mimo różnego rodzaju ataków, różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych,
Polski żołnierz stanął na wysokości zadania. Wytrzymał. Dziękuję za to z całego serca. Kto wie, jakie byłyby następstwa tego hybrydowego ataku realizowanego przez reżim białoruski we współpracy bez wątpienia z Moskwą, gdyby nie wasza postawa, gdyby nie bohaterstwo polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, gdyby nie ich odpowiedzialność na granicy, gdyby nie odpowiedzialność wszystkich tych, którzy ich wspierali, gdyby nie te nieprzespane noce, gdyby nie te zmarznięte ręce. Służyliście w niezwykle trudnych warunkach. Bywałem u was, widziałem to na własne oczy. Dziękuję za to wielkie poczucie odpowiedzialności za sprawy Rzeczypospolitej. I wreszcie to, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, a co zaczęło się końcem lutego tego roku. Rosyjska frontalna agresja na Ukrainę, na niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo, na naszego sąsiada. Agresja, której skali trudno się było spodziewać. Nie mam żadnych wątpliwości, że absolutnie przerosła ona to, czego niektórzy się spodziewali, a dla niektórych była w ogóle totalnym zaskoczeniem. Rosja i reżim rosyjski złamali wielkie tabu, które było cały czas twardą granicą bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej. Że żadne mocarstwo nie atakuje drugiego państwa w sposób frontalny po to, by odebrać wolność, po to, by odebrać niepodległość, po to, by odebrać ziemię, po to, by zakwestionować egzystencję państwa i narodu. Jesteśmy nie tylko tego obserwatorami. Dziękuję wam z całego serca, że choć nie z bronią w ręku, ale jesteśmy tego uczestnikami poprzez naszą pomoc, którą świadczymy Ukrainie i Ukraińcom. Poprzez służbę naszych żołnierzy przez cały okres tego konfliktu. Poprzez wsparcie, jakiego nam, a przede wszystkim Ukrainie udzielają nasi sojusznicy. Także przy naszej pomocy. Także korzystając z naszych możliwości. Ale przede wszystkim dziękuję wam wszystkim za służbę. To jest faktyczne stanie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Jakie są dzisiaj nasze zadania? Przede wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa. Ogromnie uległo ono wzmocnieniu od czasu początku rosyjskiej agresji. Mamy dzisiaj na naszej ziemi tysiące żołnierzy sojuszniczych. Mamy na naszej ziemi także i najnowocześniejsze uzbrojenie. I to antyrakietowe, przeciwlotnicze, ale także wielu innych rodzajów. Ale my, mówię tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej, ale mówię my także, ponieważ mam obok siebie ministra obrony narodowej, wicepremiera pana Mariusza Błaszczaka, bo jest pan premier Mateusz Morawiecki, bo są przedstawiciele najwyższych władz z panią marszałek na czele. Naszą odpowiedzialnością dzisiaj jest, nie szczędząc sił i środków, zapewnić jak najlepsze, jak najnowocześniejsze wyposażenie naszym żołnierzom, polskiej armii. Tak, byśmy byli w stanie nie tylko obronić się sami, ale byśmy się nie musieli bronić. Zawsze to powtarzam. Te ogromne wydatki, które trzeba ponieść na wyposażenie armii, na bezpieczeństwo, mówiąc wprost, wydatki obronne służą temu właśnie, aby nikt nas nie zaatakował. Służą temu, aby mieć taki potencjał, którego będą się obawiali wszyscy potencjalni agresorzy. Do tego właśnie zdążamy. Wiem, że wiele wątpliwości w sercach zrodziło się, kiedy przekazywaliśmy nasze liniowe uzbrojenie do dyspozycji żołnierzy ukraińskich, naszych sojuszników, ale dawaliśmy im je po to, by mogli i mieli czym
bronić nie tylko swojego kraju, nie tylko swojej ziemi, ale także potencjalnie i nas, i Europy, i całej naszej wspólnoty, i europejskiej, i euroatlantyckiej. Zrobiliśmy to i nie mam żadnych wątpliwości, że choć decyzje były trudne, to postąpiliśmy słusznie. Ogromnie dziękuję panu premierowi, panom premierom za odwagę i tych decyzji, które podjęliśmy, i decyzji o szybkich zakupach nowoczesnego uzbrojenia. Tak, już trwają w tej chwili działania szkoleniowe przygotowujące naszych żołnierzy do służby na najnowocześniejszych czołgach Abrams. Tak, już w tej chwili dla nas produkowane są czołgi w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej. Tak, jeszcze w tym roku przyjdą do nas czołgi i przyjdą do nas haubice z Korei Południowej. Tak, jeszcze w tym roku polska armia otrzyma najnowocześniejsze uzbrojenie na najwyższym poziomie. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie decyzje, które podjęliśmy w ciągu ostatnich lat, także i te podjęte przed rosyjską agresją na Ukrainę, były właśnie decyzjami dalekowzrocznymi. O zakupie samolotów F-35, o zakupie systemów artyleryjskich HIMARS, o zakupie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, całego tego ultranowoczesnego uzbrojenia, które przyjdzie do nas w najbliższych latach. Dziękuję za wszystkie te decyzje podejmowane przez obecnego ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, i dziękuję za decyzje podejmowane także i przez poprzedniego ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. Tak, to także decyzje o rozbudowie potencjału osobowego polskiej armii, o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk, które tak znakomicie sprawdziły się w tylu trudnych sytuacjach na przestrzeni ostatnich lat. Dziękuję z całego serca za służbę wszystkim naszym żołnierzom. Dziękuję za służbę i w kraju, i dziękuję za służbę poza jego granicami, we wszystkich kontyngentach. Tam, gdzie z wielką odpowiedzialnością i w niezwykle profesjonalny sposób reprezentujecie nas, wystawiając wspaniałe świadectwo Polsce i polskim siłom zbrojnym, pokazując, że jesteśmy odpowiedzialnym sojusznikiem, odpowiedzialnym aliantem, że można nam zaufać. Dziękuję wam za to z całego serca. Ale tak jak zawsze, staram się o tym pamiętać. Dziękuję waszym najbliższym. Dziękuję wszystkim tym, którzy na was czekają. Dziękuję wszystkim tym, którzy drżą z niepokoju wtedy, gdy wykonujecie różne najtrudniejsze zadania. Najczęściej nawet nie wiedzą gdzie, ale są. Obdarzają was miłością, cierpliwością i ciepłem, tak ogromnie przecież potrzebnym każdemu człowiekowi. Dziękuję im za to z całego serca. Zawsze powtarzam, że w wojsku służą całe rodziny, że misję z narażeniem życia wykonuje nie tylko mąż czy żona bezpośrednio, ale wykonują także małżonkowie i dzieci, rodzice czekający w domu, drżący z niepokoju. Dziękuję wam wszystkim za to z całego serca. Chcę, żebyście byli pewni, że Rzeczpospolita o tym pamięta. Życzę wam, polscy żołnierze i polskie rodziny wojskowe, wszystkie, nie tylko tych żołnierzy w czynnej służbie, ale także i tych żołnierzy, którzy przeszli już na emeryturę, rodziny polskich naszych kombatantów, naszych bohaterów. Życzę wam przede wszystkim, by Polska zawsze była bezpieczna. Życzę wam, by nigdy z bronią w ręku nie trzeba było stawać do obrony Rzeczypospolitej. Życzę wam, by nie tylko teraz, ale także i przez najbliższe lata i dziesięciolecia z odpowiedzialnością realizowany był proces wzmacniania polskiej armii, oznaczający tym samym umacnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, umacnianie bezpieczeństwa jej trwania tu, w tym miejscu, bardzo trudnym miejscu Europy, ale miejscu ważnym, miejscu, gdzie nasze państwo i nasz naród
trwa i rozwija się od ponad 1000 lat. Niech żyje polski żołnierz. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom. Civis pacem, para bellum. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim żołnierzom, wszystkim formacjom. Mówił też o zadaniach stojących przed polską armią i przed Polską. To wzmocnienie bezpieczeństwa po rosyjskiej agresji. To jak największe, najlepsze wyposażenie polskiej armii. To są ogromne wydatki obronne, ale wydatki, które trzeba ponieść. Panie dyrektorze, są trzy rzeczy potrzebne, żeby wygrać wojnę. Pierwsza pieniądze, druga pieniądze i trzecia pieniądze. I tych pieniędzy wydajemy dużo na uzbrojenie. I będziemy je musieli wydawać. I będziemy nadal wydawać. To są podpisane kontrakty na F-35, na systemy artyleryjskie HIMARS, na ochronę przeciwrakietową Patriot. O tym mówił w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda. Za chwilę ceremonia składania wieńca. Wieniec od narodu złoży prezydent jako przewodniczący delegacji. W składzie delegacji składającej wieniec znajdą się oprócz pana prezydenta Dudy marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek, wicemarszałek Senatu, pani Gabriela Morawska-Stanecka, prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, a także najważniejsi dowódcy w Wojsku Polskim, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski. Sygnał, słuchajcie wszyscy. Pod oddziały, patrząc! Na ramię, prezentuj, na prawo, patrząc! Przepraszam, to był sygnał baczność. W składzie delegacji jest również dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Wiesław Kukuła, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, generał dywizji Tomasz Połuch, dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Tomasz Dominikowski oraz kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego, generał dywizji Andrzej Marek Rełdowicz. Jak wspominaliśmy, na filarach grobu nieznanego żołnierza jest 22 płyty upamiętniające czyn żołnierza polskiego nie tylko w kraju, ale na całym świecie od bitwy pod Cedynią do czasów II wojny światowej i walki podziemia antykomunistycznego z bolszewikami. Na płycie grobu nieznanego żołnierza został złożony wieniec od narodu. Słyszeliśmy melodię Śpi kolego, to fragment kawaleryjskiej przyśpiewki, tak zwanej żurawiejki. Śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. Nic więcej nie trzeba mówić. Teraz wpis do księgi pamiątkowej. Tutaj słyszymy melodię Droga do Warszawy. W hołdzie nieznanemu żołnierzowi z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zwycięskiej bitwy, w rocznicę której
30 lat temu ustanowiono Święto Wojska Polskiego. Dziś obchodzimy je już 30 raz. Przypomnijmy, że w 1920 roku ogólny stan Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej wynosił około 943 tysięcy żołnierzy. Na froncie było około 348 tysięcy. Armia Czerwona dysponowała wtedy około 5 milionami wojska, w tym 3 miliony bezpośrednio podległymi pod dowództwo oddziałów maszerujących na zachód. Oczywiście nie oznaczało to, że tylu Rosjan walczyło na froncie polsko-rosyjskim. Mimo tego liczebność przekraczała 1 milion, z czego bezpośrednio na froncie mogło się znajdować około 400 tysięcy żołnierzy. Ale jeśli zestawimy te liczby, to widać jedno sposób oczywisty, że Armia Czerwona była pięciokrotnie silniejsza, pięciokrotnie bardziej liczna. Polakom udało się zatrzymać pochód bolszewików na zachód Europy. Udało się powstrzymać czerwoną zarazę. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, ulubiona pieśń marszałka Piłsudskiego, który podobno w ogóle nie umiał śpiewać, ale uwielbiał. Tak zwany Marsz Pierwszej Brygady. Marsz pierwszej brygady, najsłynniejszej pieśni Legionów Polskich. Pod oddziały, patrz! Na ramię, ran! Do defilady! Ugrupowanie marszowe, kierunek prawo, maszerować! Pod oddziały przegrupowują się na podstawę do defilady. Zobaczymy prezentacje żołnierzy, orkiestry reprezentacyjnej, szwadronu oraz młodzieży z liceów wojskowych. A my mamy chwilę, żeby
przypomnieć trochę jeszcze o tej wojnie, o tej bitwach, która tak znaczący wpływ miała na dalsze losy świata, Europy, no i Polski. Straty, jakie poniosły obie strony, były dosyć znaczne. Według profesora doktora Lecha Wyszczelskiego Polacy mieli 4,5 tysiąca poległych, 22 tysiące rannych i około 10 tysięcy zaginionych. Straty Armii Czerwonej były nieporównanie większe. 25 tysięcy zabitych i rannych, a także mówi się między 60 a 80 tysięcy jeńców. Sprawa jeńców radzieckich wraca jeszcze do tej pory, ilu ich było i jak ich traktowali Polacy, trudno to ustalić. Natomiast dla armii tego typu strata 60-80 tysięcy ludzi w niewoli to była klęska. A, rosyjska propaganda często wykorzystuje właśnie temat jeńców wojennych po wojnie polsko-bolszewickiej. Tak jak wspomniał pan pułkownik, słyszymy teraz melodie wojskowe. To się wszystko odbywa w czasie, kiedy pododdziały schodzą z placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Na pierwszym planie widzimy w tej chwili pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. A podczas obchodów Święta Wojska Polskiego oraz w czasie uroczystości wojskowych organizowanych w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, którą przed chwilą słyszeliśmy, jest wykonywana od 15 sierpnia 2007 roku. Ta pieśń była i pozostaje symbolem walki o niepodległość ojczyzny. I tak jak przed chwilą mówił pan pułkownik, bardzo szybko upowszechniła się wśród żołnierzy odradzającej się Polski, a marszałek Józef Piłsudski nazwał ją najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Przypomnijmy również, jak to było ze zbrojeniem Armii Polskiej podczas wojny, tak naprawdę wojny o obronę granic Rzeczypospolitej, które zaczęły się już w 1918 roku, a zakończyło się traktatem ryskim w 1923 roku z Rosją radziecką. Polacy przecież odzyskali dopiero co niepodległość, nie mieli swojej armii, nie mieli swojej broni. Walczyli tym, co udało się zdobyć na zaborcach, na pododdziałach wycofujących się, w magazynach, dlatego od razu zaczęto przejmować tą broń. I co, ponieważ były to różne systemy uzbrojenia, ciekawostką jest, że mieliśmy 25 wzorów broni strzeleckiej, 13 systemów i 8 kalibrów karabinów. Majstersztykiem było nie pomylić się i dostarczyć, pamiętać, której jednostce dostarczyć w razie potrzeby amunicję, no bo niestety z karabinu, który ma kaliber 8 mm, 11-milimetrową amunicją się nie strzeli. Mieliśmy Mosiny, niemieckie karabiny Mauser, austriackie karabiny i karabinki Mannlicher, francuskie, a były to karabiny i karabinki Berthier i karabinki Lebel, nawet i japońskie Arisaki. Amerykańskie Winchestery, włoskie Mannlichery Caracano. Tej broni było co niemiara. No i rozpoczyna się defilada. W tyle pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Defilady, dowódca dzisiejszej uroczystości, podpułkownik Marcin Kujawa. Widzimy flagę Rzeczypospolitej niesioną przez żołnierzy pod oddział Wart. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, żołnierze z flagami na drzewcach. To wszystko się pojawi nam za chwilę na ekranach telewizorów. Thank you.
przypomnę tylko, bo wiem, że mamy wielu obserwatorów defilad wojskowych, że w szyku marszowym również żołnierze mają tutaj różne zadania. Jak Państwo zwrócą uwagę, pierwszy żołnierz pierwszej czwórki, pomimo że wszyscy patrzą na trybunę, ma głowę na wprost. Otóż on jest kierunkowym, on musi utrzymać odległość pomiędzy pocztem sztandarowym a pierwszą czwórką i utrzymać kierunek marszu całej kolumny. Natomiast ostatni żołnierz w pododdziale to jest żołnierz zamykający. Pozostali patrząc kątem oka na karabiny kolegów i czubki ich twarzy, nosów muszą wyrównać i utrzymać szyk. I widzimy to teraz dokładnie, o czym opowiadał pan pułkownik. Rozmawialiśmy w przerwie, bo Polacy przygotowali się również, przyzwyczaili się do wielkich defilad. I to jest właśnie bardzo ciekawy wątek. Niektórzy liczyli na to, że zobaczą tradycyjny pokaz. Ja myślę, że pora nie po temu. Mamy, wyjaśnimy to nie jestem bitem. Obecnie w służbie czynnej, ale mogę sobie wyobrażać, że mamy jakiś tam stan gotowości bojowej wprowadzony w wojsku, który oznacza, że pewne czynności przez żołnierzy mogą być wykonywane z ograniczeniem, muszą być więcej, musi ich pozostać w jednostkach, więc podejrzewam, że z tego powodu dowództwo i minister obrony nie zdecydował się na wielką paradę z udziałem sprzętu, no bo to też organizacyjnie wielkie przedsięwzięcie. I ten sprzęt w razie czego łatwiej jest mieć stałej dyslokacji czy przegrupować tam, gdzie jest potrzeba. Ale przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, gdy ta defilada z udziałem sprzętu wojskowego powróci na ulicę stolicy, powróci na ulicę Warszawy i będziemy mogli podziwiać polskie uzbrojenie czołgi, polskiej armii. Moździerze, wozy bojowe. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia żołnierzom Wojska Polskiego w służbie czynnej, w rezerwie, emerytom, rencistom, weteranom misji zagranicznych, weteranom wojen, no i również ich rodzinom, bo niestety tak to jest z żołnierzem, że bez rodziny nie funkcjonuje. Bardzo często rodzina musi się dostosowywać do tego przy zmianie garnizonu. No i wreszcie na końcu orkiestra pewnie trochę ciszej będzie grała, bo mamy szwadron kawalerii. Przypomnijmy, że trochę ciszej, by nie spłoszyć koni. Jedna z ostatnich wielkich bitew kawalerii polskiej odbyła się właśnie podczas wojny polsko-bolszewickiej pod Komarowem. Co ważne, wtedy pododdziały kawalerii nawet przegrupowywały się w tempie 152 km na dobę. Można usłyszeć charakterystyczne stukanie. Tak zwane tęt kopy. Tak. My chcielibyśmy jeszcze Państwa zaprosić na pewien element dzisiejszego spotkania społeczeństwa z wojskiem, bo po zakończeniu uroczystości centralnych na Placu Marszałka Piłsudskiego odbędzie się koncert orkiestr wojskowych, festiwal orkiestr wojskowych NATO. Za chwilę powiemy, jakie tam będą występować zespoły. Pamiętajmy również o tym, że w telewizyjnej jedynce o 20:00 koncert. Będzie koncert piosenki wojskowej państw NATO z Elbląga, ale będzie jeszcze chwila, by na sam koniec już naszej transmisji opowiedzieć o tym nieco więcej. Otóż na godzinę 14:00 zaplanowany jest festiwal orkiestr wojskowych NATO. Podczas 2,5 godzin muzycznego spektaklu zaprezentują się nasze polskie orkiestry wojskowe z Warszawy, Poznania, Rzeszowa i Gdyni. Wystąpią również
zagraniczne orkiestry z Łotwy, Rumunii i Słowacji. Oczywiście również zobaczyć będzie można pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Około godziny 13.40 z Placu Zamkowego ruszy w kierunku Placu Piłsudskiego orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej, więc można się będzie w marszu przyłączyć. Natomiast około 13.30, czyli już z ronda generała de Gaulle'a, orkiestra wojskowa z Rzeszowa. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie trwa defilada, którą zamyka właśnie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Czereszewskiego. A po zakończeniu defilady dowódca garnizonu Warszawa złoży meldunek prezydentowi o zakończeniu uroczystości. Prezydent przejdzie też pod pomnik marszałka Piłsudskiego na ceremonię złożenia wieńca. Prezydent Andrzej Duda w tej chwili przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy i będziemy pamiętać o tej tragedii, która dotknęła Polskę 12 lat temu. Trębacz zagrał utwór Śpi kolego. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej. A teraz na placu marszałka Piłsudskiego udaje się pod kolejny pomnik.
oklaskami witany prezydent Rzeczypospolitej wraz z delegacją, w skład której wchodzą m.in. premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Pomnik Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski. W tyle widzimy grób nieznanego żołnierza. Cały plac, w całej okazałości plac marszałka Józefa Piłsudskiego. I ludzi, mieszkańców Warszawy, ale też mieszkańców innych miast, którzy dziś przyjechali specjalnie na tę uroczystość z wielu regionów Polski, tak by obejrzeć, podziwiać to wszystko tu, na miejscu. I uczcić pamięć żołnierzy. I ich święto. Ich święto. Powtarzamy to i jeszcze raz składamy życzenia. Szczególnie tak w trudnym okresie dla Europy, dla Polski, dla świata. Niepewnym okresie bardzo. Właśnie prezydent Lech Kaczyński przestrzegał przed imperialistyczną polityką Rosji, przestrzegał przed agresją. Pamiętne słowa padły w Tbilisi, gdy mówił o tym, że jutro być może Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a później być może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. Słowa, które w pierwszej i drugiej części niestety okazały się prorocze, bo była agresja rosyjska na Gruzję. Byliśmy świadkami i jesteśmy świadkami niebywałej rosyjskiej agresji na Ukrainie. I ostatni element dzisiejszej uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeśli można tak powiedzieć, inżyniera odtwarzania polskiej niepodległości, który zadumany patrzy w stronę grobu nieznanego żołnierza.
I znowu utwór Śpi kolego. Marszałek Józef Piłsudski był wielkim orędownikiem powstania państwa ukraińskiego. Silnego, niepodległego państwa, które będzie w stanie przeciwstawić się imperialistycznym zapędom bolszewików. I proszę zwrócić uwagę na to, jakże te słowa są również aktualne dziś, ponad 100 lat później, kiedy Polska, cała Europa, praktycznie cały świat obawiają się imperialistycznych zapędów Rosji. Nie wiedzą, co będzie dalej i zastanawiają się, czy Rosja teraz się zatrzyma, czy będzie chciała pójść dalej. Są duże obawy w krajach bałtyckich, które są członkami NATO już dziś na szczęście. Litwa, Łotwa, Estonia. Są duże obawy w Mołdawii. Tam jest poważny problem, bo jest część separatystyczna. Naddniestrza. Tak, prorosyjskie. Powoli kończy się uroczystość. Ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie pani Joannie Dzieniszewskiej, która dzisiaj prowadziła uroczystość na Placu Marszałka Piłsudskiego, za pomoc w przygotowaniu materiałów do komentarza, a także panu pułkownikowi Andrzejowi Drozdowi z dowództwa garnizonu Warszawa. Pozdrawiamy państwa, życzymy miłego święta Wojska Polskiego. A ja chciałem bardzo podziękować panu, który komentował, podpułkownikowi Mirosławowi Dzięgielewskiemu ze Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego, byłego dowódcy garnizonu Warszawa. I proszę państwa, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym również zaprosić już teraz państwa na wyjątkowy koncert. O 20:00 w telewizyjnej jedynce koncert piosenki wojskowej państw NATO. Będzie koncert z Elbląga. Na Wyspie Spichrzów wystąpią zespoły wojskowe oraz polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki pop. Wśród nich usłyszymy m.in. reprezentacyjny chór Wojska Polskiego, raperów Wojsk Obrony Pogranicza. Usłyszymy także Julię Belej, wokalistkę z Ukrainy, czy Bahara Galira z Turcji. Trevoci wystąpią, czyli polscy trzej tenorzy. Będzie Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak, Filip Lato, Kasia Moś, Captain Jack, Truba Duży, Marien i Weronika Curyło. Przypomnę raz jeszcze, początek koncertu o 20:00 w telewizyjnej jedynce. I to tyle, proszę państwa, z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bardzo dziękujemy państwu za uwagę. Michał Adamczyk, Mirosław Dzięgielewski.